Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Speedówka i dzisiaj właśnie zaczniemy sobie na spokojno nasze Speed Newsy, czyli to, co wszyscy tak bardzo lubimy i to, czego tak bardzo dawno nie było. Dlaczego jestem na mojej stronie facebookowej, moim fanpage'u, czy jak wy to tam chcecie nazwać? Dlatego, że chcę wam o nim przypomnieć, bo tutaj jest mega dużo informacji, tutaj jest mega dużo zapowiedzi i tutaj jest mega dużo pytań, na które wy na pewno znacie odpowiedzi. Dlatego zapraszam po prostu do kliknięcia tego oto, żeby był napis "Lubisz to?". Musicie to zrobić, musicie być na bieżąco. Nie, no w sumie nie każę wam, ale... Proszę, bo w sumie ja lubię, jak wszyscy są na bieżąco, żeby nie było tak dużo pytań, skoro tutaj macie odpowiedzi. Dobra, no, na początek chciałam wam powiedzieć, że zbieram na nowy komputer, który kosztuje prawie 5000. Dlaczego tak drogo? Dlaczego tak drogo? Zapytacie więc. Dlatego, że chcę już mieć jeden, a porządny komputer i wiem, będę na niego zbierała trochę bardzo, można powiedzieć, dużo czasu. Mam na razie 50 zł. Czyli 10 funtów i wszystko sobie później wymienię na złotóweczki i będę miała hajs na to wszystko. Co to znaczy? Lepsze filmy i lepszy zacież, jeśli chodzi o granie, dlatego że ja lubię grać na ultra, lubię sobie się cieszyć z tą grafiką i lubię po prostu mieć płaski monitor, a nie jakiś laptop z dupy. Chciałam wam dzisiaj powiedzieć również, że ten komp składała mi osoba, tutaj macie link do jego kanału, bardzo profesjonalna, bądź bardzo bardzo ogarnięta osoba w tych sprawach. A w sumie zaraz sobie zadzwonię do niej na TeamSpeaku. No i także ogarnijcie sobie, w razie jakichkolwiek pytań możecie uczestniczyć w tych, no jak to się nazywa, w dyskusji, w komentarzach. No i po prostu również chciałam wam przedstawić sklepik, czyli Capsule, czyli po prostu sklepik z koszulkami, gadżetami i różnymi takimi pierdołkami, które mogą was, mogą się wam podobać. Mi się tak coś podoba osobiście, dlatego założyłam ten sklep. Link do, oczywiście, do tego sklepu będzie w opisie, jak standard. I mamy tutaj, no nie ładuję się, bo Mozilla mi ostatnio coś strasznie szwankuje, będę musiała się na operę przerzucić. Mamy tutaj, oczywiście ja cen nie ustalam, nie? Żeby nie było, że ja tutaj taki hajs, na przykład bluza, która kosztuje 110 zł. Mamy tutaj, kurde, ładuj się, bo zarabię coś szczeli! Mamy tutaj przede wszystkim koszulki z moim obecnym awatarem i z napisem Speedówka. Mamy tutaj damską, mamy męską, mamy podkładkę pod myszkę, która mi się nie chce załadować! Wiecie co, ja to otworzę na... A, bo dobra, to wam na końcu pokażę. No to na końcu. Dobra, lecimy z kanałami polecanymi. Kanałami polecanymi. Na pierwszy ogień leci Imir. Shadow, Bronis, nie wiem jak on się tam już w końcu nazywa, ja mówię Imir, z tą osobą nagrywałam Lefta i osoba jest naprawdę mega fajna, mega super sympatyczna, nagrywa mi tutaj nam wszystkim Nebinny Nowizak. Gra jest naprawdę wciągająca, zwłaszcza w jego wykonaniu. Mamy tutaj również CS-y, mamy Call of Duty, mamy jakieś przede wszystkim FPS-y, mamy tutaj jakieś różne po prostu stare, nowe gry. Mamy tutaj przede wszystkim pełnoprawne serie, co mi się bardzo, bardzo podoba. Mamy tutaj również parodie różnych youtuberów i w ogóle reklam tam innych. Będą jeszcze vlogi, co prawda, co wiem. Będą vlogi, ale nie będę wam spoilerować nic. Sama nie mam zbytnio dużo informacji na ten temat, ale będą, więc będzie naprawdę interesująco. I można tutaj już od razu zasubskrybować, polecam, po prostu kliknąć ten przycisk, oczywiście nie usub, tylko tu będzie subskrybuj. I będziecie na bieżąco, co będzie naprawdę cool. Dla niego i dla mnie, będę wdzięczna. Następny kanał to osobę, którą powinniście znać, czyli JJ, The JJ. Osoba zrobiła mi zwiastun do kanału. Z tą osobą miałam już okazję porozmawiać wiele, wiele razy. I tak, nie mylcie się tu. Ja z nim nie nagrywałam, ja po prostu byłam z nim na Skype'ie i oczywiście mój net był taki z dupy, że mój głos stał się troszkę zniekształcony. Ale to nie o tym. Mamy tutaj The Walking Dead, mamy zaczętą
serię Watch Dogs, mamy tutaj jakieś Wolfensteiny. Wolfensteiny, jak się skończyć. Mamy Lola, mamy tutaj również Batmana, Boże, mamy Batmana, mamy Assassiny. Jest wiele i najbardziej mi się tu właśnie podoba The Walking Dead, chociaż oglądałam tylko jeden odcinek, ale jego komentarz jest epicki. Nagrywa on tutaj mikrofonem Audacity, co jest wielkim plusem dla jakości oczywiście. I ogółem jakość mówię jest mega, ogółem jego kombi jest mega, może nie mega, ale filmy są naprawdę bardzo, bardzo w porządku, jakości są mega okej, daję okejkę. I właśnie mamy tutaj różne, mamy jeszcze FIFA, mamy jeszcze Papers, Please. I mamy tutaj różne, naprawdę różne. Kurde, kto mi tam pisze na profilu, jestem w Facebooku i komentuje. No także polecam zasubskrybować, naprawdę kanał jest ok, super prowadzony, jest systematyczność i jest naprawdę ok, komentarz mi się bardzo podoba. Ok, i do bóg serii. Następny kanał to osoba, którą nie musicie znać, ale może kojarzycie, Gravity 2K13. Z tej osoby zrobiłam awatar kiedyś, jak jeszcze miałam trochę słabszego skina, a tej osoby zrobiłam miniaturkę. Ta osoba już troszkę dawno nie nagrywała, ale to nie zmienia faktu, że filmy są naprawdę ok. Miniaturki mi się podobają. Podoba mi się również dobór serii, jak i po prostu sama wizualność tego wszystkiego. Jest naprawdę ok. Można powiedzieć, że kanał warty... oczywiście warty polecenia, bo jest Speed Newsa, hello! Mamy tutaj, jak już widzicie, Lola, mamy tutaj Warfanda, mamy tu jakieś Guitar Hero, mamy tu jakieś Dead Space, jest tu wiele rzeczy, każdy znajdzie coś dla ciebie, dla siebie, FIFA, Lego, Alan Wake, Dead Space, Surgeon Simulator, jest naprawdę dużo rzeczy. Polecam zasubskrybować i obczaić sobie ten temacik. Następny kanał to... A w sumie ta osoba już nie nagrywa. Następny kanał to Ketof.pl, czyli osoba, która bawi się tutaj montażem jak nic. Osoba, która... O, muszę sobie to oglądać, bo jestem ciekawa. Osoba, która jest bardzo utalentowana. Osoba, ja... Oglądałam tutaj u nich, to jest chyba jakaś ten grupka osób, właśnie Force of Engines, te właśnie seriale GTA 4. On współpracował, bądź chyba nie wiem, z Gracjanem Gorningiem, czyli takim fajnym gościem, którego w sumie mogłabym polecić, ale powinniście go znać. I tak, mamy tutaj parodie, mamy tutaj jakieś właśnie eksperymenty, mamy tutaj jakieś właśnie takie fanarty w formie GTA, jakieś tam różne, mamy tutaj jakieś takie vlogi, mamy tutaj wszystkie różne rzeczy, które powinny wam się spodobać, które są naprawdę ok. Kanał jest na propsie, kanał full professional i polecam sobie zajrzeć. Następny kanał to KJ. Kanał, który z... który najbardziej podobały mi się vlogi. Są bardzo pomysłowe, są bardzo na wysokim poziomie, jeśli chodzi o jakość i jest naprawdę, naprawdę okej. Co prawda filmów dużo nie ma, ale każdy film jest zmontowany starannie i można powiedzieć, nie jest to na odwal się, więc mimo, że jest mało filmów, to chociaż są porządne. Co jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo good. Bardzo good, no właśnie. No i tak, ogarnijcie sobie tutaj. Można się pośmiać, można również na poważnie. A w sumie to nie ma powagi. Oczywiście w pozytywnym słowo znaczeniu. Polecam, KJ. I lecimy. Następny kanał to Chleb 3000, czyli Intrasz. Tworzy animacje specjalne, czołówki, efekty specjalne. Mamy tutaj... Tę osobę powinniście kojarzyć, ponieważ zrobił on intro do Inforojek Rojowi i zrobił on dla wobec obiektywu intro. Intro na wysokim poziomie, mega, mega po prostu wkład w pracę. Mamy tutaj mega zabawę efektami, jakość jest naprawdę wysoka i mamy tutaj naprawdę pozytywne emocje po prostu. Mamy tutaj naprawdę... Jak się ogląda te intro, to widać, że włożył dużo pracy i że się na tym zna. To mi się bardzo podoba i tego właśnie szukam w intrażach.
Także warto obczaić, warto skomentować, pomóc, czy tam cokolwiek chcecie, jeśli się znacie na intrach. Następny kanał i przedostatni, czyli Danielito. Osoba, która prosiła mnie już od kilku miesięcy, żebym ją nagrała, chciałam powiedzieć, żeby ją wypromować, żeby ją po prostu polecić. Jest to osoba, która nagrywa serię. Jest to osoba, która nagrywa Saints Row, Dead Space, jakieś tam anime, mangi, czy co to tam jest. Jakieś tam Borderlands, informacje i różne tam, różne mamy tutaj serie, co jest naprawdę fajne, że ta różnorodność jednak jest na tym kanale. Bo wiecie, jakby na przykład oglądać cały czas jedno i to samo, to troszkę nudzi, ale zależy też, jak jest wykonanie tego wszystkiego. Także w sumie kanał jest bardzo okej, warto sobie obczaić. Warty tutaj naprawdę obejrzenie, warto tutaj ogarnięcie sobie temat, warto ogarnąć sobie właśnie ten temat. I mamy tutaj wiele różnych gier, przede wszystkim gry. Najbardziej mi się podobało Multiplayer z San Andreas. I kanał zmierza w dobrym kierunku i naprawdę warto polecić, warte polecenia. Następny kanał i ostatni to Poszukiwacz, czyli osoba, która zaczyna właśnie... pokazuje kolejną oryginalną rzecz, która chyba jeszcze nie była na YouTubie, albo była, ale ja jej nie widziałam. Jest to osoba, która nagrywa, która pokazuje hity internetu. Czy to jakieś obrazki, zdjęcia, filmy, czy tam cokolwiek. I przedstawia opinię na ten temat, na właśnie ten filmik, czy tam obrazek. I również pokazuje najlepsze momenty, tam bawi się montażem, co mi się równie bardzo dobrze podoba. Bardzo się podoba. I tam jakieś vlogi, przede wszystkim to jest vlogowy kanał, sorry. I naprawdę systematyczność jest. Filmy są naprawdę okej, podoba mi się czcionka używana przez niego. Mamy tutaj właśnie kanał Poszukiwacz, to sama nazwa wskazuje, że ta osoba poszukuje właśnie tych wszystkich rzeczy, że tak powiem, gimbusiarsko. I naprawdę kanał jest bardzo okej, bardzo oryginalny i warto zasubskrybować, ogarnąć sobie te wszystkie filmy i to wszystko. Tak, także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Chciałam tylko powiedzieć, że wysłałam wam film. Tak, wiem, bardzo długo minut, ale to nie znaczy, że będzie bardzo... jeszcze trochę czasu, ale po prostu dzisiaj w nocy ustawię na wysyłanie i sobie będziecie oglądać Troll, który nie jest śmieszny, ale no raczej tak ja nazwałam to, ale nie wiem, czy jest śmieszny, sami ocenicie. Tak, i to wszystko, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak nie... A, jeszcze miałam wam przedstawić. A, to macie w opisie link do sklepu z koszulkami, możecie sobie kupić, możecie sobie... O to sobie mówię, że ja na tym nie zarabiam, dlatego, że po prostu nie ustawiałam sobie tej opcji, bo jeszcze nie czas na zarabianie. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to łapka w górę, komentarz, sub i tam like na Facebooku, cokolwiek, możecie do mnie pisać, ja wam odpowiadam, zapraszam na maila, czyli spitówka yt@gmail.com, piszcie tam ogółem, co chcecie, fanarty, czy tam, po prostu co tam, cokolwiek, ja wam odpiszę. Również zapraszam, zapraszacie mnie na Steamie, wszystkich akceptuję, piszcie do mnie śmiało, ja zawsze odpowiem. Po prostu trzeba się jakoś kontaktować z fanami, tak? Także dziękuję za oglądanie po raz kolejny i sorry, że ten odcinek był troszkę taki nieogarnięty, ale po prostu chciałam wam pokazać kanały, które są warte obczajenia, obejrzenia i zasubskrybowania. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa! A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że chciałam powiedzieć kanał Shine rysuje. Mega po prostu ekstra osoba, ma talent i... po prostu polecam, warto zobaczyć, jak rysuje, warto zobaczyć, jak bardzo się stara. I jeszcze w planach obgadałam sobie nieco z nią, troszkę tematku i mamie nam powiedziała, że mnie narysuje, bo ją o to poprosiłam. Także dziękuję, subskrybujcie i to już na pewno otrzymacie. Cześć, pa!